Panie Marszałku, Wysoka Izbo, składam wniosek o odroczenie posiedzenia Sejmu do 1 września, a powód jest dość prosty. To są dzisiaj wypowiedziane dwa publicznie zdania. Każdy z moich posłów otrzymał bardzo atrakcyjną propozycję handlową. To jest oczywista korupcja polityczna. Te słowa wypowiedział człowiek, który był jeszcze 24 godziny temu członkiem tego rządu. Pani marszałek, tu się odbywa korupcja polityczna na wielką skalę. Tu się handluje Rzeczypospolitą, tu się handluje urzędami i pieniędzmi. Zmieniacie tą Izbę w jedną wielką korupcję. I to jest obowiązek pani marszałek wyjaśnić tę sprawę do spodu.